What's become of us, huh? This town needs to take a long look in the mirror. Witamy w WatchMojo Polska. Dziś odliczamy 10 najgorszych seriali 2022 roku. Turns out the automatic sensor overrides inside the lab didn't work. Przyjrzymy się największym klapom i rozczarowaniom, które miały premierę w telewizji w 2022 roku. Przegapiliśmy jakieś seriale, które okazały się wręcz tragiczne? Napiszcie w komentarzach, jaki był wasz najgorszy serial roku. Numer 10. Echa. Przygotujcie się na roller coaster, który w ogóle was nie porwie. It's fine. It's going to be fine. Do you trust me? W tym serialu Netflixa Michelle Monaghan gra bliźniaczki, Ginę i Lenny, które zamieniły się miejscami, gdy były dziećmi. Koncepcja całkiem ciekawa, ale fabuła wypada słabo. Dużo przesadzonych zwrotów akcji i cliffhangerów. Echa nie potrafi skorzystać ze swojego założenia, a talent Monaghan zostaje zmarnowany. Mimo niskich ocen i słabych recenzji, serial przez jakiś czas po premierze był numerem 1 na Netflixie. So if it was Gina, she's been a big help. Yeah, big help. And it would also mean that she probably has more information than she is sharing. Czy jest tak źle, że aż dobrze? To już zależy od was. Numer 9. Blockbuster. I don't love the pattern that's starting to emerge. Tytuł tego serialu, a sam serial to dwie różne rzeczy. Sitcom, w którym występują Randall Park, Melissa Fumero i J.B. Smoove, powinien być zabawny. Jednak taki nie jest. Hard pass. This sounds like a full-on snooze fest. Produkcja opowiada o ostatniej działającej wypożyczalni filmów Blockbuster i tym samym chce wykorzystać nostalgię widza za takim typem usługi. Niestety. To nie usprawiedliwia cringe'owego scenariusza. A rack dedicated to the trilogies where the middle one is the best one, like National Treasure. There are only two National Treasure movies. Wicker Man is the third National Treasure. Serial skupia się na wpływie śmierci fizycznych mediów, ale ta kwestia nigdy nie wydaje się poruszona w wystarczający sposób. I, jak na ironię, serial o wypożyczalni zabitej przez streamingi jest do obejrzenia na Netflixie. You're right. Not really. Turns out being the blockbuster daddy sucks. Still not loving that nickname. Numer 8. Ultimatum. Ślub albo rozstanie. Kiedy myśleliśmy, że randkowe reality show nie może być bardziej obrzydliwe, Nick i Vanessa Lachey przychodzą na ratunek. Sześć par przychodzi z kluczowym problemem w ich związku. Nie są pewni, czy powinni się pobrać. I wygląda na to, że jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie przed milionami widzów Netflixa. To przecież logiczne. You're saying if you're not ready to put a ring on my finger, I'm leaving. But you're supposed to be the worried one. Pary mogą umawiać się z resztą uczestników, nim zdecydują, czy chcą się poświęcić swojemu partnerowi. Jak można sobie wyobrazić, efekt końcowy to totalna katastrofa. Jeśli szukacie serialu, przez który stracicie wiarę w ludzkość, ta pozycja jest właśnie dla was. You have the same bullshit ass excuse as every other guy, so I'm just gonna have to say next. Numer 7. Wyjmijcie to ze mnie. How long has this been stuck in there? So, it's been hurting for about a week or two. Serial TLC opowiada o ludziach mających różne obiekty w swoim ciele i o nieustraszonych duszach, które odważyły się ich ratować. Ciężko to wytrzymać i nie chodzi tylko o poziom obrzydliwości. And when you take that blood supply away, the cartilage can die and end up with a huge crusty hole in your nose. Może się okazać, że kiedy ci pacjenci mają usuwane ciała obce ze swoich ciał, nam też czegoś ubywa, mianowicie szarych komórek. Ale nikogo nie oceniamy. Czasem bezmyślne oglądanie to właśnie to, co zaleca lekarz. No ale na pewno nie żaden z tych lekarzy. Ci raczej preferują ogromne lunety i teleskopy. What we are now thinking is that this is either the appendix or something going on with the ovary. Numer 6. Lista śmierci. Moving. Niezależnie czy jesteście fanem Chrisa Pratta, który gra główną rolę, większość zgodzi się, że lista śmierci leży daleko od sukcesu. Listen, I won't charge you. It all goes away. Oh, it just goes away? Yes. Pratt gra Jamesa Reesa, komandosa Navy Seals, który ma rachunki do wyrównania.
Jak na thriller sensacyjny, same wydarzenia są nudne. Co prawda, są walki, naloty i tak dalej. Nie są jednak szczególnie ciekawe czy trzymające w napięciu. Lista śmierci jest również miałki z innego powodu. Niemal wszystkie siły i służby, na które trafia Reese, okazują się wrogiem. Bardziej polecamy książkę, na której oparty został ten serial. Numer 5. Ulubiony boski idiota. Małżeński duet komediowy, Ben Falcon i Melissa McCarthy, zalicza mocną klapę. Szczególnie tyczy się to McCarthy, której poprzednie występy uczyniły ją legendą w jej dziedzinie. Niestety, ten serial to cała masa niczego. So just that torture is dragged out. Almost forever, it feels like. That's what it makes me think of. Falcon gra informatyka, który po uderzeniu pioruna łączy się z Bogiem. Jak na to, co ma być komedią, żarty są płytkie, a postacie jednowymiarowe. I naprawdę ciężko im kibicować. Ogólnie i łagodnie mówiąc, lepiej spędzić wolny czas na czymś innym niż oglądanie tej komedii. Also, Harry Styles has a third nipple. I don't know if that's relevant. I don't know. Numer 4. The Good Dish. Niektóre rzeczy widocznie nie sprawdzają się w rodzinie. Welcome to The Good Dish. It is your new go-to for how-to, where we elevate everyday foods and put new twists on what you crave the most. Po tym jak serial Dr. Oz Show został zdjęty ze względu na działalność gwiazdy w polityce, córka Oza, Daphne, wypełniła ten czas antenowy programem o gotowaniu i lifestyle'u. Szybko się okazuje, że Daphne Oz nie ma wystarczających umiejętności, by zastąpić poprzednika. And they know it's okay to like make a mess, and sometimes it goes a little awry, and sometimes mommy forgets the pancakes are on, they burn, they have to wait for another batch. Like... The Good Dish to serial nijaki. Brakuje w nim osobowości, która utrzymywałaby uwagę widza i świeżość. Po pierwszym sezonie tytuł został anulowany. Nie, żebyśmy byli zaskoczeni. Numer 3. Resident Evil – Remedium. Telewizyjne adaptacje z różnych mediów są albo chybione, albo trafione. Ta jest zdecydowanie chybiona. I can fix it. I'll find a way. To nie pierwszy raz, kiedy grę Resident Evil przeniesiono na ekran. Przy takim ogromie treści i rzeszy fanów oczekiwania wobec serialu były bardzo wysokie. Netflix nie spełnił ich w żadnym stopniu. Okay. Cool. It's not. Tytuł ukazuje dwie linie czasu, 2022 i 2036 rok. Obie skupiają się wokół zagrożeń związanych z bronią biologiczną zwaną wirusem T. Ale żadna z linii fabularnych nie przedstawia wystarczająco wyraźnie zombie, które przenoszą wirusa. Nudny serial i rozczarowanie dla miłośników Residenta. Day 167 of observation. Pack 2426 still shows no sign of leadership structure or higher brain function. Numer 2. Fairview. What do you say, Kelly? Ready to throw the most banging, negligent homicide this town's ever seen? Heads up! I already told Breckman the party was happening. Ta kreskówka od Comedy Central powinna być receptą na sukces. Jednak zaliczyła auto knockout. Is he gonna be okay? Depends. Is he a fighter? Absolutely. It doesn't matter. I got 50 COVID patients and I've started treating them in the refrigerated truck just to cut out the transfer paperwork. Ze Stevenem Colbertem jako jednym z producentów wykonawczych, sieć pewnie liczyła, że serial będzie kolejnym South Parkiem. Jednak Fairview za mocno się stara być ostrym i aktualnym tytułem, kiedy jednocześnie brakuje mu prawdziwej wartości satyrycznej, a absurdalna ilość żartów o odchodach na pewno nie pomaga. Na dodatek styl animacji wygląda jak online RPG z początków internetu. What's become of us, huh? This town needs to take a long look in the mirror. We turned this town into monsters all because we hate change and now we can't turn them back. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Adults Adopting Adults. Tutaj jest tak źle, że ciężko to opisać. The real reason that Vicky and Joe are in our lives is because they're gonna adopt me. It's called an adult adoption.
Sieć A&E początkowo chciała, by sezon miał 10 odcinków. Wystarczyły tylko 3, by serial został zdjęty z anteny i streamingu. I'm prepared for her to flip out and like lose her shit. If she flips out, I might leave the room. Show jest o dorosłych ludziach, którzy chcą zostać legalnie zaadoptowani do innych rodzin. Wszystko szybko skręca w bardzo dziwną stronę. Niektóre z tych układów były, łagodnie mówiąc, problematyczne. Jak na przykład pociąg 59-letniego Danego do jego nowej córki, 20-letniej Iliany. Na inne, choć nie tak jawnie niestosowne, również ciężko się patrzyło. It's a little bit awkward only because, you know, knowing that she doesn't know stuff, you know, so. To, że te sytuacje w ogóle mają miejsce, już jest złe, a fakt, że pokazano je publiczności, jest po prostu okropny. I did apologize to my wife and I continue to pay that price every day.